Przed ostatnie światła niedzielą. Tutaj mamy Stadion Narodowy. AKS, stadion nasz Chorzowski. Tu jest ten park cały. Rozpoznawalne miejsce tu jest strasznie. Po lewej mojej stronie jest osiedle Tysiąclecia, czyli Katowice. To jest skrzyżowanie takie, takie troszkę katowicko-chorzowskie. Chorzowsko. Katowicko-chorzowskie, no takie jest akurat granica. I są i tacy, no ja jestem jedyny na YouTubie, co wam pokazuje prawdziwe życie z budowy, a nie tam jakieś pizzowanie. Komentarze negatywne mogą być, mi to obojętne. To są tylko cyferki. I u mnie tylko widzicie takie prawdziwe realia. A kurde, jeszcze przez ostatnie parę lat u nas się tyle rzeczy działo. Jak ja bym to parę lat temu już nagrywał, to bym, kurde, to by był hitem internetu w spierdylaniu robót. No, jestem u siebie już w domku. No i co? Kończymy, nie? O, cześć wam. Idę. Kurde, jestem zasapany, bo teraz przebiegam się, bo zapomniałem o kamery. Idę na... Pierwszy raz od 20 lat na spotkanie klasowe. Jadę z Chorzowa do Bytomia, bo jestem z Bytomia i z Piekar Śląskich. Tu już taryfiarz czeka na mnie właśnie. No tu widzicie tego taryfiarza. Dostałem rabat jakiś za opóźnienie. Podchodzę. Cześć, widzimy się w Bytomiu. Jak widzicie, właśnie, no niestety nie byłem w stanie jechać moim autem. Jadę taryfą zaprzyjaźnionej firmy. Już korzystam od nich kolejny raz. No wiecie czemu, nie wiecie czemu, no to zgadujcie. Lecimy na Bytom, z Chorzowa na Bytom, na spotkanie klasowe. Nie wiem co z tego będzie. Jedziemy na plac Grunwaldzki. Gdzieś tam pod parasolki, nie mam pojęcia. Moja stara ekipa z 20 lat do tyłu. No jak wiecie, no to ja w Chorzowie mieszkam okolice dopiero 16 lat, bo tu poznałem kobietę i lecę w moje stare zakątki bytomskie. No jeszcze Piekary Śląskie, ale Piekar Śląskich nie odwiedzimy, bo tam przeoczymy tylko Tesco i jesteśmy w Bytomiu na moich starych śmieciach. I lecę na spotkanie klasowe, pierwszy raz od 20 lat, co mnie prosili. Ja zawsze się wymigiwałem brakiem czasu, ale teraz postanowiłem w dniu dzisiejszym, że to zrobię i spotkam się z nimi, zobaczymy jak się zestarzeli dziadki, tak i ja. Jakby nie było, wszyscy się starzejemy, na pewno nie młodniejemy. Do za chwilę, jak będziemy w Bytomiu, okolice placu Grunwaldzkiego. No i tak, ciąg dalszy. Już jesteśmy w centrum, prawie centrum Bytomia. Jesteśmy coraz bliżej placu Grunwaldzkiego na spotkaniu klasowym. Jesteśmy na miejscu. No i wiecie co, już nie byłem prawie 18 lat w Bytomiu, to więc zapomniałem, gdzie jest plac Grunwaldzki. Szybciej bym zapamiętał, gdzie jest typu knajpa w tym Bytomiu. No, no dobra, spoko, kończę. Bo tam widzę parasolkę, czyli tam siedzi moja prawdopodobnie ekipa z mojej klasy pedałówy kiedyś starej. Cześć, do usłyszenia. Cześć wam. Kolejny raz dzisiaj przyjechałem chorzowską taryfą. Wracam bytomską taryfą. Byłem na spotkaniu klasowym, które było takie jakieś takie po 20 latach spotkania jakieś takie dziwne. Jedziemy przez centrum Bytomia, gdzie się wychowałem. A to, że mieszkam w Chorzowie, to akurat tam żonę poznałem. Tu mamy targowisko Stare Rostka. Tu handlowałem kiedyś. Tu przeżyłem moje młode lata. No i taryfiarz stwierdził, że jedziemy teraz na Katowicką. Tu jest Rostka. Słynny komisariat policji po prawej stronie, na dole ulicy. No i no,
Myślałem, że będzie więcej osób na spotkaniu klasowym, ale było tylko kilka osób, co troszkę mnie zdziwiło, ale nie było źle. No i wracamy nazad do domu. Tak wygląda życie budowlańca po godzinach. Czas poświęcenia. Macie okazję to zobaczyć, ale ja tak wam uczciwie walę prosto z mostu, jak to wygląda. Wracam do domciu. Ekipa została jeszcze w pizzerii. Ja tam pizzy jeść nie chciałem, bo jestem najedzony, żona mnie nakarmiła. No i tam sobie dalej jedzą, robią dalej spotkanie. Co wam tu więcej powiedzieć, no takie życie. Godziny mamy teraz, która godzina mamy, już też zobaczę, 26, czyli jakieś 2,5 godziny spędziłem z moją starą klasą, z 25 lat do tyłu, z którą razem się uczyliśmy. No, no nie pytałem ich, czy można ich nagrywać i te rzeczy, no bo wiecie, no nie wypadało akurat na pierwszym spotkaniu po tylu latach się pytać o takie rzeczy, czy można to robić, więc teraz wracam do domu. No i co wam więcej powiedzieć, no spadam, no widzimy się następnego dnia na budowie. Cześć wam. Łapka, komentarz, subskrypcja dla nowych widzów i jest ok. Pada czy nie pada, dzisiaj musimy porobić. Zostało nam trochę do skręcenia zbrojenia, bo wczoraj byliśmy troszkę gdzie indziej na robocie. A dzisiaj mamy o 15 z haczykiem kierownika do odbioru słupów i górnego zbrojenia. I musimy się wyrobić, czy się chce, czy nie. Teraz lecimy sobie na robotę. Biało się robi, a na święta na pewno będzie deszcz padał. I tak to już chyba mamy. Jak to ktoś powiedział, sorry, taki mamy klimat. Na razie też nie szaleje, bo nie wiem, jaka przyczepność, ale powinna być dobra tylko. Tak wygląda trasa mniej więcej do nas na budowę. Patrzę na kartę pamięci. Mało miejsca. Bardzo mało miejsca. Za chwilkę się okaże, że znowu nic nie nagra. A to jest tak, jak wszyscy myślą, że szef firmy ma dużo czasu na wszystko. Te nagrywanie na YouTube też jest strasznie czasochłonne. Jeszcze jak mam rodzinę,
Mam dwie córy, syna, żonkę, która ma ksywkę Żmija. Tak, wołam do mojej kochanej kobiety Żmija. Nie słodzę jej kwiatuszku, nie słodzę jej jakiejś tam misiu, koteczku. Tak jej słodziłem, jak ją poznawałem. A teraz po tylu latach to już wołam do niej Żmijo. A jak jest wkurzona, to wołam do niej Żmijos. A teraz też jeszcze w tym roku wyszła fajna nutka pod tytułem bla bla bla. Ja jeszcze jej tak mówię Żmijo bla 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 i tak palcami pokazuję. Tak na wesoło u nas jest w rodzinie. No i tak na wesoło po prostu. To tak, cześć wam, mamy dzisiaj 2 maja i niestety awaria za awarią. Opel, koniec, nie ma już go. Ostatnio dzisiaj zrobił kurs, po prostu się sypie już ten Opel. No, pół godziny później alternator zmieniony, jest już na miejscu. Tutaj zaraz jeszcze uzupełniam tylko wszystkie, a jak chcecie zobaczyć na przykład jak Wizlu sprawi, czy alternator jest dobry i czy ładuje, to wystarczy zdjąć tylko jedną klemę, obojętnie którą, i silnik nie ma prawa zgasnąć. Widzicie? Dieselek dalej pracuje bez zasilania, bo go ładuje teraz alternator i na tej zasadzie działa diesel. Jak raz odpali diesel i ma dobre ładowanie, to podaje prąd do pompy, do iglicy, która zamyka, otwiera paliwo tylko po prostu. No i to tyle. Nie będę męczył alternatora nowego. To jest taki jeszcze jeden tajnik. Alternator dobry, zrozumowca. Jestem zadowolony. Auto wraca do jazdy. Cześć wam, dzisiaj niedziela. Jadę przez żonę. Idziemy na taksi, bo jakieś spotkanie, gdzie mają dawać klimatyzatory za darmo, ale to zobaczymy, co z tego będzie. Zaraz zobaczymy, czy to jest taksi do nas, czy nie do nas, ale chyba nie do nas, bo nie ma taryfiarza, to podejdziemy sobie tam z przodu. Mamy czekać od 8 minut, to zaraz wszystko się okaże. No. Nauka nie idzie w las. I teraz tak, jak widzicie, jedziemy przez moją żonę Żmiję do Domu Kultury w Chorzowie zobaczyć, czy dają za darmo faktycznie klimatyzatory i w ogóle czy mnie z kamerą wpuszczą. A wy widzowie możecie zobaczyć, jak to się odbywa faktycznie, czy tylko słodkie telefony, że przyjdźcie tylko z partnerem, bo dla wszystkich są coś za darmo. Zaraz wam to udowodnię. Czy dostaniemy za darmo i w ogóle czy z kamerą zostaniemy wpuszczeni do środka i może jest możliwość nagrywania. No to dzięki wam, zaraz widzimy się w Domu Kultury w Chorzowie. No i tak, jadę z taryfiarzem, korzystam z tej sieciówki już ogółem w tym roku bardzo często. I właśnie akurat tu kierowca też jest wyrozumiały i rozumie, co to jest taka sprzedaż bezpośrednia, ściąganie ludzi do mieszkania typu ogarnięcia, typu, że przedstawicieli handlowych, że bajki, ale moja Żmija mi nie wierzy, dlatego więc jadę tylko z kulitego, mogłem siedzieć sobie w domu, wyjść na plac, zrobić grilla, ale mam to wyrąbane, jadę teraz zobaczyć te spotkanie, gdzie dają za darmo klimatyzatory każdemu uczestnikowi, tak mojej żonie przez telefon powiedzieli. Taksiarz też się śmieje z tego, ja kiedyś robiłem podobny czyn, tylko handlowałem tam 20 lat temu garkami Zeptera, czy jak to się tam mówi. Też ściągałem takie osoby, nieważne jaką bajką, że dostaną coś zawsze za darmo. Ale to było 20 lat temu, a zobaczymy 20 lat później, co się dzieje teraz. Trzeci raz moją żonę kuszą do czegoś. No to więc moja żona Żmija mi nie daje spokoju, jadę ze Żmiją, która siedzi tam z tyłu, za plecami. Jedziemy do Domu Kultury, gdzie odbywa się to spotkanie darmowych klimatyzatorów. No bo niby jest jakieś eko, coś tam i wszyscy dostają za darmo.
taryfiarz też się uśmiecha na to spotkanie, wie o co chodzi, więc zobaczymy zaraz, co tak faktycznie będzie. Za parę sekund będziemy w Domu Kultury. Cześć Wam, do za chwilę. No już tu po lewej mamy ten dom, w którym jest Dom Kultury spotkanie. Widzimy się za chwilkę, ino się rozliczę. No, jesteśmy w tej restauracji, zaraz się okaże, czy faktycznie oni dają za darmo te jakieś zasrane klimatyzatory, co chcę Wam udowodnić, że to jest bajka. I jesteśmy już na miejscu. Do za chwilę. Się okazuje, że te telefony, takie, które macie, nie nagrywam tutaj osób postronnych, to jestem tu właśnie w restauracji takiej wypasionej w Chorzowie. Tam się odbywa spotkanie, jak widzicie, tam jest spotkanie, ale nie zostałem jednak wpuszczony, bo zauważyli, że jestem z kamerą i został zakaz po prostu dla mnie, dla osoby prywatnej, wejścia tam. Więc opuszczam już ten teren, bo mogę zostać jeszcze wyproszony sobie. No, właściciel tej restauracji jest zajebisty człowiek, dobrze prowadzi to. Polecam tutaj, mają dobre jedzenie, piwko tu jest nawet w lato dobre, bo byłem tu kilka razy. Ale się okazuje, że jednak te obiecane klimatyzatory, że zobaczyli mnie tylko z kamerą, to automatycznie zostałem wyproszony, żebym tam nie wszedł i nie odbyło się ze mną po prostu możliwość nagrywania, a tam widziałem, jest ze 30 osób na sali siedzących na stołkach, ale mi powiedzieli, że nie ma spotkania, bo nie ma osób. Myślą, że jestem idiotą. No i moja żona Żmija właśnie doświadczyła tego, że coś się tam odbywa, ale powiedzieli nam prosto w oczy, przy otwartych drzwiach, że nic się nie odbywa, bo nie ma ludzi, bo zobaczyli u mnie kamerę. Czyli te takie sprawy są załatwiane po prostu do naciągania ludzi. To, co taryfiarz przed chwilą miał do powiedzenia, się uśmiechnął. Ale sami widzieliście, tam gdzieś w tle zobaczycie, że na sali są osoby, ale ja nie zostałem wpuszczony, żeby Wam nagrać, czy faktycznie każda osoba dostanie klimatyzator. Cześć Wam. Do następnego dnia. To taki tylko spontan na szybko, żeby Żmiję udowodnić, że nie ma nic w życiu za darmo. I Żmija zaliczyła teraz zonga i to wielkiego. No to do za chwilę. A nie do za chwilę. Cześć Wam. Do następnego dnia. No. Jak widzicie, chwilę później, jeszcze na zakończenie, czekamy teraz na taryfę, nazad powrotem do domu. I tam faktycznie siedzi na sali kilkadziesiąt osób, baranków, którzy podpiszą na pewno umowy. Z tych 30 osób na pewno jedna osoba albo dwie podpiszą jakiś zakup klimatyzatora. Tam stoi, jak widzicie, w tle auto dostawcze. Jest na tablicach poznańskich w Chorzowie. To nie jest to, żebym Was przekonywał do niekupywania u takich osób, ale to jest też takie coś, że dzwonią telefonicznie, zapraszają, że niby coś dadzą, a musisz godzinę odsiedzieć, a na końcu usłyszysz, że kup, kup, kup. To są akwizytorzy, to są przedstawiciele, to są sprzedawcy, to są domokrążcy. Nie wiem, jak ich inaczej nazwać. Tam stoi od nich białe auto, więc ja dla przestrogi to, że jakieś 16-20 lat, 20-25 lat temu, jako zasmarkacza jeszcze, sprzedawałem te właśnie garki Zeptera. I to się odbywa na tej samej zasadzie, ale tylko podjechałem z kuli tego, żeby Wam pokazać, że nie zostałem wpuszczony do środka, ponieważ oni nie chcą tego mieć udokumentowanego na kanale YouTube, czyli żebyście Wy tego nie zobaczyli, że jak to się odbywa, naciąganie baranków typu siedzących na stołkach. No i teraz takie po takim bonusie, cześć Wam, jadę do domu, wrzucę jakiś film z budowy i się widzimy znowu następnym razem. Cześć Wam. No i tak, jeszcze bus 6, a z tym samym taryfiarzem wracamy do domu, z którym przyjechaliśmy tutaj do, właśnie nie Domu Kultury, ale do restauracji. I teraz to, co Wam wcześniej powiedziałem, nie zostaliśmy wpuszczeni, taryfiarz się też uśmiechnął. No i wracamy do domciu, więc ja się napiję jakiegoś drinka, coś przekąszę, wrzucę Wam filma z budowy i widzimy się znowu kolejny raz. No. Tak, do tego trzeciego sposobu biorę sobie drut wiązałkowy, składam go na pół, przymierzam sobie do ściany, zostawiam tu trochę zapasu,
Tu trochę zapasu, nie wiem, tu będzie okolice 40-50 cm. Sobie go po prostu tak zaginam. Sobie go zaginam ileś razy. I tak sobie lecę z tym drutem. Jak jest drut trochę dłuższy, nic się nie dzieje, po prostu. Tylko żeby był trochę dłuższy, po prostu żeby, zobaczycie zaraz o co chodzi. Bo ktoś mi go tu kurde pomotlał. No kurde, akurat w topa, że coś mi się tu pomotlało jak na złość. Ale dobra, to zrobimy to tak, żeby się nie pierniczyć z tym, szkoda czasu. I tym drutem wiązałkowym, zobaczycie, o ile to robota pójdzie 100 razy szybciej niż tymi szpilkami, czy jakimiś tam kurde zbędnymi kręceniami. Gdzie on się tak kurde zmotlał? No, wystarczy. No. Tak. Złośliwość rzeczy martwych. Panie, masz tutaj dziurkę? Tu. To jak ma wiatr? No i dobra. Tam pała drobna woda. A ja to wynajdam, widz? W lesie. Co? W lesie. To na pewno. To jest przewiercone. Na chwilkę muszę sobie tu do tej dziury trafić nazad, żeby ta druga wyszła dobrze. Kurde. Cholerstwo. Ty uparty jak na złość, nie? Ale nie ma złego, co na to nie wyszło. No i dobra, tu już mamy też zrobione. Robię ten sam myk, co tam. Można też ten drut podwójnie, ale tu przy większych wieńcach, przy takim cienkim, niskim nie trzeba aż tak dużo. Też bym przykręcił tą deskę sobie, powiedzmy, na jednego z paksa tu gdzieś na środku do tego, ale tu mamy dwójki te blaty akurat, a z paksy mamy 4,5, to by nam to do wieńca wszystko powaziło, co by się mijało z celem po prostu. O. Tak. Tak sobie polecę po kolei i za chwilkę się widzimy z drugiej strony, że zrobimy drut po prostu podwójnie, nie pojedynczo, tylko podwójnie, tak dla raz, dwa, trzy, cztery, tak dla bezpieczeństwa po prostu, bo to jest drut jakiś taki troszeczkę inny z Casto. Więc robimy trochę go taki. O, ten to jest za długi, ale dobra, już niech sobie jest. Potem go obetniemy gdzieś tam. I
i zmiana planów z kuli długości. Dobra, te senior leżą, weźmiemy te dwa na razie. Idziemy, pokażę wam, jak to dalej kombinować. Dobra, powracamy nazad do tego. Wkrętarka już mi niepotrzebna na razie. Tylko sobie przerzucę te druty i lecimy na drugą stronę. Ach, kurde, ale teraz po tej drabinie troszkę strach mi chodzić. Ale trudno. Tego wyciągniemy. Bo chciałem, widzicie, tak pojedynczo dać. Będzie widać chyba, że tak pojedynczo, czyli jeden drut w jedną dziurę, drugi w drugą. Ale inaczej. Aha, to sobie zrobimy teraz tak, że kurde, haczy mi wszędzie o kieszenie. Zaraz będę miał pełno dziur. Zrobię sobie go teraz na pół. Teraz pytanie, czy on mi tam nie będzie za krótki. O kurde, może być troszkę za krótki. Ale zobaczymy, zaraz wszystko się okaże w praniu. On będzie za krótki. Jak będzie za krótki, to się wkurzy. Dobra, tak jedno. I widzicie, tu podwójnie teraz wejdzie w dziurę. I tutaj też wejdzie mi podwójnie. Czyli tutaj raz. Tutaj dwa. I tak fajnie jakoś go tak wyśrodkujemy. Teraz tu w dziury. Tak. O, widzicie, tu już jest tak to zrobione. Dobra, tu się później dokręci, jak wezmę spaksy trochę mniejsze. Jeszcze tego też poprawimy przy okazji, jak już tu jestem. To tu sobie zrobię o tak, żeby tego też jakoś, albo nie, albo tak, albo nie. Weźmiemy tego. Tu nie, tu. Teraz tak wam mówię, to jest ten trzeci sposób na to. Złamiemy sobie go na pół. No troszkę byłem nieprzygotowany do tego, ale to już tak, to już mniejsza z tym, teraz to już poprzeciskamy sobie. Tutaj jedna rzecz znowu nieprzemyślana, bo jak zakręcimy górę, żeby góry nam nie rozciągało, ale je trzeba po prostu wziąć i dokręcić jeszcze jedną deskę, ale to już na drewnowkrętach takich jakichś krótszych. Na drewnowkrętach krótszych. Co ja potrzebuję? To potrzebuję. O, fiu. Chyba będę musiał sobie wyjść tutaj, ta. To jest za krótkie. Kurde, wszystkie te kąski to tam już powywoziłem stąd. Ale tu mamy jakiegoś ściepka. Ale tego nie, bo szkoda, bo jest z dziurą. No, weźmiemy sobie to, to, to i to od razu, nie? 30 będzie gdzieś tu. Powinno być chyba. Dobra. Ja tu potrzebuję dwie, ale sobie dam już cztery. Teraz jak mam tam kupnąć do środka, gdzie to kurde było? Brakuje mi wzrostu. Brakuje mi tu wzrostu, ale to zaraz obcykam. Gdzie jest ten drut?
On będzie tu gdzieś. Tu będzie, to my sobie zrobimy tu i tu. Aha, podkładka. I robimy to samo co z tamtej strony. Tylko że tutaj zrobię sobie to tak. Kurde, ale trzeba jednak zainwestować w jakieś porządniejsze narzędzia, bo... O, bo tym to jest taka zabawa ciągle. Tym to jest zabawa ciągle. Teraz było to pytanie, jak ja tam sięgnę. Bym ci powiedział, mała to twoja kurwa pała. Patrz na swoją. O kurde. A z tego dam radę, jakbym się podłożył. Tu rypy. Opa, opa. Up, open, opa. O, już jest lepiej. I teraz bądź tylko dobry i traf tu do dziurek. Puszczamy to, ja puszczam te druty pod wieńcem, ponieważ tu jeszcze przyjdą dystanse do góry, bo tak muszą przyjść. Bo zbrojenie bezpośrednio na ścianie się nie może opierać. Musi mieć otulinę betonu po prostu z każdej strony. Oj, tak. Ja sobie to tutaj tak zrobię. Teraz jeszcze to sobie przepuścimy przez te dwie dziurki. Ten tu jest dłuższy. Tu. Tak. I tak. Za chwilkę to będę skręcał, ale widzicie o co chodzi. Teraz jak będę tu zaciągał, to to się ściągnie łącznie z tym. Co nam zaraz automatycznie da stabilizację, ale idę po kawałek pręta. Kurde, tak połamać, skiereszować drabinę. Tak skiereszować. Tak zepsuć do tego. Tak. Tu sobie zakręcić. Tu włożyć pręta, żeby było miejsce do ściągania. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Kolejnego sposobu, nie? Zaraz. Aha. Wiem, że to się od środka też powinno skręcać, ale o, widzicie, jak naprężony jest ten drut, aż trzaska, to jest bardzo dobre i on już nie będzie miał prawa nam nic tu puścić. O, i tak jest to bez żadnego skomplikowania. To ja sobie poruszam, żeby to jeszcze naciągnąć. O, żeby nie było niespodzianek. O. I już jest w zupełności. Idealnie. I tak polecimy sobie co parę centymetrów, aż tu, kurde, musiał. Dzień się zaczął, spóźniłem się 10 minut i mówią, że to spóźnienie. Hehe. Patrz to. Jednak od widza widać, że pomysł był dobry, tylko że z tym bagnetem to byłby, kurde, czasochłonny. No, wspomógł mnie. DOT 4. No i to wszystko.